Dzień dobry, Rita Schulz, Kapital 24 TV. Bardzo mi miło powitać Państwa na kolejnej debacie z cyklu Rozmowy o biznesie. Dzisiaj właśnie o biznesie, o sukcesach i o planach, czyli jak wspierać i rozwijać firmy w czasach nieustających zmian rynkowych, będziemy rozmawiać z moimi gośćmi, którymi są Anna Katarzyna Nietykrza, prezes zarządu Cloud Community Europe Polska i CEO w EFI Capital. Miło mi. Sławomir Jagiełła, między innymi członek Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Miło mi. I pan Wojciech Jabłoński, menedżer inwestycyjny, Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI. Dzień dobry. Proszę Państwa, na początek, żeby przybliżyć naszym odbiorcom, widzom, jakie instytucje Państwo reprezentują i czym się zajmują, bardzo proszę o kilka słów na ten temat. Pani Aniu. Reprezentuję i zarządzam Cloud Community Europe Polska, która jest organizacją pozarządową z siedzibą w Luksemburgu, mamy tutaj oddział w Warszawie i jest to organizacja dostawców technologii cyfrowych, kiedyś tylko i wyłącznie chmury, w tej chwili chmury obliczeniowej, również rozwiązań cyberbezpieczeństwa, AI i big data, a także rozwiązań typu do zarządzania nieruchomości, właśnie to się nazywa oficjalnie PropTech i MedTech, to są te rozwiązania do zarządzania technologiami dedykowanymi dla sektora medycznego. Mamy network 15 organizacji w Europie. Natomiast EFI Capital jest to już spółka w większości moja, zarządzana przeze mnie, ale zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem finansowania i współpracą z funduszami inwestycyjnymi, inwestorami indywidualnymi dla innowacyjnych małych i średnich firm, ale także dużych klientów, którzy szukają finansowania właśnie po to, żeby wyjść za granicę, jak również szukają finansowania dla inwestycji w rozwiązania cyfrowe i rozwiązania typu green energy, green tech. Panie Sławku. Ja reprezentuję Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Jestem dyrektorem Kolegium Kształcenia Podyplomowego, a także członkiem Rady Biznesu. Dodatkowo jestem członkiem Rady Nadzorczej PFRON-u w Polsce i ekspertem do spraw ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego w Business Center Club. Dziękuję. I panie Wojtku? Reprezentuję Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który jest częścią ekosystemu Polskiego Funduszu Rozwoju. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem projektów inwestycyjnych, nadzorem nad projektami, współpracą z przedsiębiorstwami. Fundusz Ekspansji Zagranicznej został powołany jako wyspecjalizowana instytucja finansowa, której celem jest współpraca z polskimi spółkami realizującymi swoje inwestycje kapitałowe za granicą. Więc ideą jest współpraca, najczęściej to są średnie i duże przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji w Polsce i skalują swój biznes za granicą. Przy czym to skalowanie jest bardziej w przypadku Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Oczekiwanie jest skalowania poprzez inwestycje, tworzenie takiej trwałej obecności, a nie tylko eksport. Tak? Często to się razem łączy i oprócz tej inwestycji pojawia się też eksport z Polski, natomiast ta inwestycja się tutaj jest elementem kluczowym, koniecznym. Fundusz Ekspansji Zagranicznej uzupełnia lukę kapitałową, jest partnerem dla przedsiębiorstwa, banków i przyłącza się do tej części biznesu za granicą. Przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, do którego zresztą pan Wojciech też nawiązał, przedstawiając chociażby to, czym się zajmuje. No właśnie, panie Wojtku, z jakimi polskimi firmami muszą się obecnie
z jakimi obecnie problemami firmy muszą się mierzyć, szczególnie właśnie w kontekście zmieniających się warunków rynkowych. Jak to wygląda? Warunki rynkowe, sądzę, że możemy tutaj zaryzykować tak troszeczkę generalizując, tak? One się zmieniają zawsze, w każdym momencie czasu czy okresu. To nie było tak, że dotychczas warunki były stabilne i teraz nagle zaczęły się zmieniać. One się zawsze zmieniały. Polskie przedsiębiorstwa przez ostatnie 30 lat tak funkcjonowały w takim dynamicznym środowisku, rosnąc, dojrzewając, dostosowywując się do wymogów Unii Europejskiej, gospodarki globalnej. Ta globalizacja, ona rozwijała się już wcześniej, natomiast te ostatnie lata, 20 lat pewnie to jest przyspieszenie, tak? I to pewnie cyfryzacja to wymyśliła, plus rozwój transportu. Polskie przedsiębiorstwa mierzą się z globalną konkurencją, mierzą się ze zmianami geopolitycznymi, mierzą się z trudną sytuacją gospodarczą i powinny dostosowywać się do wszystkich tych wyzwań. Do wszystkich naraz dostosować się może być ciężko, więc pewnie to musimy tak przyjrzeć się każdej firmie z osobna, żeby określić, co jest takim głównym elementem, na który powinny zwracać uwagę. No ale tak jak powiedziałem, tak, te zmieniające się warunki geopolityczne wokół Polski, tak, ja tutaj patrzę troszeczkę bardziej z tej perspektywy wymiany międzynarodowej, handlu międzynarodowego, to co się dzieje za wschodnią granicą, więc mam na myśli oczywiście Ukrainę, Rosję, ale też należy spojrzeć już dalej na ten wschód, tak, czyli Chiny, rosnąca potęga, która chce odgrywać coraz większą rolę, Indie. Ostatnio mieliśmy też wizytę przecież na szczeblu rządowym w Polsce premiera Indii, kraj, który chce odgrywać większą rolę i na pewno ma ku temu możliwości. Jako Fundusz Ekspansji Zagranicznej realizujemy cyklicznie raporty, które mają określić, wybrać interesujące kierunki ekspansji zagranicznej dla polskich przedsiębiorstw, więc na pewno Indie są jednym z tych kierunków, tak, gospodarka, która jest we wczesnej fazie rozwoju, olbrzymie społeczeństwo z fajnymi perspektywami. Także dużo, dużo wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa powinny sobie radzić. Pani prezes, pani ma doświadczenie i we wdrażaniu różnych trudnych projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. I co więcej, łączy pani zarówno Polskę, jak i zagraniczne biznesy, firmy, instytucje. Jak z pani punktu widzenia właśnie polskie firmy, jakie szanse mają, aby zmienić się i dynamicznie rozwijać? Myślę, że najistotniejsze jest w tej chwili dla polskich firm to, co między innymi oferuje właśnie Polski Fundusz Rozwoju i inne instytucje, to jest kapitał. Kapitał i finansowanie generalnie rzecz biorąc, bo bez tego te firmy nie ruszą na podbój rynków międzynarodowych, a nie wszystkie mają wystarczająco tego kapitału własnego i nie wszystkie kwestie załatwia ich bank, czy finansowanie dłużne. Ja się na przykład borykam z takim problemem dla bardzo dużej spółki giełdowej, nie mogę powiedzieć, WIGU 80, która po prostu w aktywach ma kopalnię węgla. No i nie ma szans, żeby ona otrzymała finansowanie, żeby zrealizować ogromną inwestycję Green Energy Hub. Jest to idiotyczne, przepraszam za wyrażenie, ale jest to właśnie wyzwanie. I teraz te firmy, te i wiele, wiele innych, szukają rozwiązań już na rynkach zagranicznych. One szukają finansowania, ale muszą być do tego przygotowane. I myślę, że tutaj rola kształcenia szkół jest właśnie taka, żeby tych menadżerów przygotować odpowiednio do negocjacji z instytucjami finansowymi za granicą. Bo ci menadżerowie też nie zawsze są przygotowani, nie są w stanie zrozumieć, co to znaczy. Inny przykład, nie mogę też zmieniać nazwiska powiedzieć, ale to jest bardzo świeże. Ktoś nie rozumie, co to znaczy negocjacja z funduszem z kolei, który wymaga po prostu teasera informacyjnego i wymaga, inwestuje w greenfield.
znowu niezrozumienie, niech mi fundusz pokaże, ile ma na kontach. No proszę was. Więc szczerze mówiąc, jest bardzo duża potrzeba zmiany mentalności, kształcenia i takich informacyjnych seminariów i bardzo duża zmiana podejścia również do postrzegania i potrzeb na innego typu siłę roboczą i kształcenie tej siły roboczej i tych menadżerów do celów właśnie już ekspansji zagranicznych i tych wyzwań. Polska ma ogromne szanse, też rozmawiałam bardzo dużo z Francuzami teraz, uważają, że Polska się super rozwija, w ogóle to jest genialne, to jest w ogóle fantastyczne, zapewne dla bardzo dużych firm, które tutaj przyjdą, no ale nasze firmy nie zawsze mają aż tak duże możliwości jeszcze w tej chwili. Panie dyrektorze, wy kształcicie tych menedżerów, którzy muszą sobie radzić. Czy widzicie, jakie zmiany na rynku właśnie w tym zakresie następują? Czy menedżerowie przychodzą z konkretnymi problemami, że chcieliby się w tym właśnie dokształcić, bo widzą przyszłość rozwoju swoich firm w zupełnie nowym wymiarze? Jak do tego podchodzicie? Pan jeszcze dodatkowo współpracuje też w ogóle z biznesem, działając w różnego rodzaju organizacjach. Jak przedsiębiorcy do tego podchodzą właśnie i czy chcą się też kształcić tak naprawdę, bo tu pani prezes powiedziała, że no warto kształcić w tym kierunku się i taka powinna być potrzeba, ale czy tak faktycznie jest? Tak jak pani prezes tutaj zaznaczyła i powiedziała, tak, jest bardzo duże zapotrzebowanie na kształcenie menadżerów szczebla wyższego i to zapotrzebowanie rośnie z roku na rok. To znaczy sami menadżerowie generują też przez chęć dokształcania się i zdobywania wiedzy. My wychodzimy naprzeciw jako uczelnia, kształcąc menadżerów o kierunkach specjalistycznych i bardzo często te kierunki specjalistyczne powstają wręcz na zamówienie organizacji albo grupy menadżerów, którzy szukają studiów personalizowanych pod siebie albo pod organizację. Też zauważyliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania wyższymi studiami menedżerskimi, studiami MBA, studiami DBA i bardzo tutaj też, jak tutaj pani prezes zaznaczyła, dużo osób przychodzi z pytaniami, taki kierunek mamy w tej chwili w ofercie, studia LLM, czyli studia prawnicze dla menedżerów. Dyrektorzy, prezesi chcą się dokształcać właśnie w zakresie prawa międzynarodowego, to co powiedziała pani prezes, i takie studia oferujemy i stawiają na studia wysokospecjalistyczne. Mało na rynku jest już studiów takich ogólnorozwojowych. Studia muszą być kierowane pod konkretnego klienta. Z taką ofertą wychodzimy i powiem tak, też wychodzi nasze państwo polskie przez dofinansowanie tych studiów przez różne organizacje i rządowe i pozarządowe. Także też zauważyliśmy jeden ruch taki wśród menedżerów, że chcą się kształcić, ale niekoniecznie za pieniądze własne albo firmy. Są to menadżerowie z tych roczników, którzy sami szukają sobie dofinansowania i około 10%, 12% tych uczestników studiów podyplomowych, którzy przychodzą, to przychodzą menadżerowie, którzy przychodzą już z określonym źródłem dofinansowania, na przykład z biura usług rozwojowych, z innych urzędów i są menadżerami, którzy szukają finansowania, nie chcą obciążać też finansami swojej organizacji. Dziękuję. My staramy się nie tylko opowiadać o sytuacji, jaka jest obecnie, z czym się mierzą przedsiębiorcy, ale także no, w pewien sposób podpowiadać, tak, doradzać i mówić przedsiębiorcom, co mogą jeszcze zrobić. Pani prezes, czy... gdzie firmy powinny szukać właśnie możliwości rozwoju? Czy ekspansja zagraniczna no, może być odpowiedzią na to? Według mnie ekspansja zagraniczna jest ewidentnie ogromną możliwością dla polskich firm. Tym bardziej, że te, że tak powiem, możliwości na rynku polskim się kurczą, no, powiedzmy sobie szczerze.
W zasadzie miejsca już zostały pozajmowane albo są zajmowane przez firmy również duże, które też wchodzą teraz na ten rynek, a z kolei te firmy, które już były, przykład Intela na przykład, który miał bardzo wielu podwykonawców, no w zasadzie się kurczą albo się zamykają po prostu. I teraz polskie firmy, mając jeszcze w miarę tanią w porównaniu do rynków zachodnich siłę roboczą, eksportując tę siłę roboczą, no taką bardziej wykwalifikowaną już na rynki zagraniczne, mogą naprawdę coś zrobić, pod warunkiem, że będą miały możliwości. Czyli to finansowanie znowu. I to jest bardzo często problem, lub znowu wracamy do tego braku zrozumienia, nieistotne w tej chwili. Więc wydaje mi się, że zarówno dla branży nowych technologii, czy w ogóle branży cyfrowej, ogromna szansa, bo każdy rozumie za granicą, że to jest, Polska jest w tym zakresie świetnie wykwalifikowana, jest potęgą, jest również branża elektroniki. Następnie na pewno też ta część, która dotyczy wszystkiego związanego z technologiami beauty, medycyna i tak dalej, to też na szczęście wyrosła nam tutaj potęga w dawnych czasach i rzeczywiście to też jest ogromna szansa dla tych firm. Także rynki zagraniczne jak najbardziej. Jakie? No tu jest ogromna kwestia związana z ryzykiem. Ja byłam przez jakiś czas dyrektorem rozwoju międzynarodowego w Pekao S.A. Kwestia ryzyka eksportu do tych krajów, ubezpieczenia tego ryzyka, jak krajów jak Afryka, przede wszystkim może powiedziałabym Afryka, ale też może inne kraje, jest problematyczna. Natomiast no to się ubezpiecza, no to są rozwiązania. I szansą jest również Ameryka Południowa. Są do tego organizacje, z których naprawdę można korzystać. Znowu w Cloud Community Europe jest zrzeszony z siecią 22 i z polskich za granicą. Bardzo skuteczny network, powiedziałabym, i bardzo otwarty na różne możliwości. W Polsce również są bardzo silni już przedstawiciele różnych krajów właśnie, które szukają możliwości stania się po prostu przedstawicielem polskich firm. Więc powiedziałabym ta zagranica i również jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to bardzo wyspecjalizowany serwis, ale tutaj już bardzo wyspecjalizowany w zakresie cyberbezpieczeństwa na przykład, w zakresie różnych, no tylko to jest zawsze problem, musi być ta certyfikacja, bo inaczej to że nikt nam nie uwierzy, że nie ten człowiek, który przyjdzie, nie jest hakerem. Ja jestem też ekspertem Komisji Europejskiej i oceniam, no muszę przyznać, z dużym trudem wnioski zagranicznych firm właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla European Cyber Security Center. No to jest to rzeczywiście wyzwanie. Duże wyzwanie, ogromna robota, połączenie finansów z wiedzą specjalistyczną, ale ogromna możliwość. Myślę, że nasi wspaniali eksperci od AI, również od cyberbezpieczeństwa, od big data, analiza danych też ogromny. Używanie, automatyka, to są wszystkie te sektory, które zdecydowanie bym polecała. Nie zamykanie się na to, co już mamy, czy coś było, no bo to nie ma sensu po prostu. Panie Wojtku, gdzie firmy powinny szukać możliwości rozwoju? Czy ekspansja zagraniczna może być odpowiedzią? Tak, nawiążę też do tego, o czym mówiła pani Anna. W tych dojrzałych sektorach te miejsca już są pozajmowane, tak? I nie oczekujmy, że polskie firmy będą w stanie globalnie konkurować z dużymi globalnymi koncernami. Natomiast pojawiają się te nowe nisze, nowe sektory, w których można próbować odgrywać jakąś rolę. I widzę, że polskie firmy to wykorzystują, tak? Kilka przykładów można sobie wymienić, choćby InPost, tak? No to jest nowa gałąź, tak? Nowa branża, więc firma wykorzystała tą możliwość wejścia i rośnięcia za granicą.
nie wiem, przykład Wieltonu, tak, no to okej, wąska specjalizacja przyczep, tych naczep do transportu, więc to nie są produkty, które nazwalibyśmy masowymi, tak, to są, więc usługę, którą świadczą potem już przedsiębiorcy, którzy wykorzystują te narzędzia, są masowe, natomiast to jest taki handel trochę B2B, funkcjonuje takie określenie, coś jak takie hidden champions, tak, ukryci czempioni. Fundusz Ekspansji Zagranicznej też ma przykłady współpracy z takimi spółkami. To jest spółka na przykład Elemental Holding, która urosła od lokalnego gracza polskiego w zakresie recyklingu. Dzisiaj jest graczem globalnym i mówimy o sektorze urban miningu już, tak, i tutaj wpisywania się w te trendy gospodarki cyrkularnej. Przykładem też mamy fajną spółkę, z którą pracowaliśmy, kiedyś nazywała się R22, dzisiaj CyberFolks, więc też te nowe gałąź informatyczna, spółka, która urosła w zakresie domen i hostingu poprzez przejęcia. Poprzez przejęcia relatywnie niedużych podmiotów w regionie Europy Środkowo i Wschodniej i tutaj z tym liczącym się graczem. Bardzo ważne jest to, co pani tutaj prezes mówi o tym braku, czy może niewystarczającej ilości kapitału, tak, na finansowanie przedsiębiorstw. Przy czym to pewnie jest tak, że ten brak jest odczuwalny nie tylko w Polsce, ale też za granicą, co powoduje, że pojawiają się okazje inwestycyjne. Więc te spółki, które są w stanie w Polsce pomyśleć o ekspansji zagranicznej poprzez przejęcie, proces M&A i sfinansować to przejęcie, no, mogą znaleźć taką okazję inwestycyjną, tak? Przy czym okazję, no to ja przynajmniej tak najczęściej, może w pierwszym takim odruchu nie myślę o podmiocie, który jest w restrukturyzacji, bo to już jest duże wyzwanie. Myślę o tym, że można poszukać podmiotu, który ma trochę słabszy okres, te wyniki są trochę słabsze i ta wycena będzie niższa. No więc polskie spółki sądzę, że szukają swoich nisz. To finansowanie w Polsce, ono jest dostępne, może nie aż w takiej ilości, jakbyśmy chcieli, te wysokie stopy procentowe na pewno nie pomagają jeszcze. I te nisze. Mhm. Myślę, że to jest taki słowo klucz w tej krótkiej wypowiedzi. Wspomnieli państwo o innowacjach, o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji, o big data, ale czy faktycznie jest tak, że wzrasta to zainteresowanie innowacjami wśród firm? Panie dyrektorze, czy zauważa pan ten wzrost, no bo z różnymi branżami pan współpracuje? Odpowiedzią na to pytanie jest zapotrzebowanie firm na kierunki specjalistyczne na naszej uczelni i mamy już zapotrzebowanie na kierunki związane z budową dronów i taki kierunek w tej chwili powstaje. Mówimy tutaj o dronach i tych takich dla osób i dla amatorów, ale i tych takich specjalistycznych. Mówimy tutaj też o nawiązaniu do wojny w Ukrainie, więc ta nauka o dronach na pewno będzie kontynuowana. Na pewno to, co powiedziała pani prezes, kształcimy w kierunku sztucznej inteligencji specjalistów, ale też jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, analityków danych i tutaj zwróciła się do nas w tym miesiącu firma, która ma zapotrzebowanie na 100 analityków biznesowych w zakresie farmacji. Potrzebuje ich na już wykształconych, także chcę pokazać, jak duże jest zapotrzebowanie na kadrę wysokospecjalistyczną i ta kadra wysokospecjalistyczna jest kształcona nie tylko na studiach podyplomowych, ale także na studiach dyplomowych i tutaj jest bardzo dużo zauważalny wzrost, jeżeli chodzi o kształcenie osób z zagranicy. Przykładem jest nasza uczelnia, która w tym momencie posiada ponad 20 tysięcy studentów kształci na różnych kierunkach i ten przyrost jest rok do roku około 1500 studentów. Ludzie się chcą uczyć, chcą zapłacić, ale chcą zapłacić i uczyć się za wiedzę, to co tutaj państwo powiedzieli, za tą wiedzę wysoko specjalistyczną i to co pani zauważyła jest bardzo istotne, że to ta współpraca z biznesem, ona
się rozgrywa pomiędzy uczelnią już nie na zasadach ogólnych, tylko to biznes kieruje się do uczelni i prosi o szkolenia specjalistyczne w farmacji, w zarządzaniu sztuczną inteligencją, w opracowaniach socjologicznych. Tu Ministerstwo Edukacji Narodowej też bardzo przykłada dużą rolę do tego, żeby przekształcić rolę uczelni z pisania artykułów, i które są punktowane na to, żeby uczelnia odgrywała rolę lidera technologicznego albo lidera w różnych firmach, z którymi współpracuje. Ministerstwo stawia na patenty, na aktywizację uczelni na rynku, i to ma być inwestycją w gospodarkę każda z uczelni. Z tego, co pamiętam, to nawet macie takie nietypowe kierunki jak zastosowanie sztucznej inteligencji w designie. Tak. Tak, mamy taki kierunek na Wydziale Humanistycznym. Mamy kierunek, w którym opracowujemy odzież, a także archiwizujemy też odzież, która była produkowana w dawnych czasach. Tutaj jest współpraca uczelni z Instytutem Yad Vashem, i tutaj jest współpraca, archiwizacja mody, tej, która była przedwojenna, w systemach 3D. Tak? Była prezentacja już tego systemu, gdzie pokazywaliśmy, jak wygląda rękawiczki, jak wyglądały przed wojną, jak wyglądały torebki. My to wszystko skanujemy. Teraz były rozmowy prowadzone w izbach pielęgniarskich na temat archiwizacji ubioru strojów pielęgniarskich. Jakby też chcemy w taki projekt wejść. Rozmawiamy z zawodami prawniczymi, żeby też wykorzystać sztuczną inteligencję nie tylko w projektowaniu, ale także w archiwizacji strojów i sędziowskich, radcowskich, i nie tylko w Polsce. Wczoraj odbyła się konferencja na terenie uczelni i była mowa właśnie o zrobieniu takiego centralnego archiwum strojów, zawodów prawniczych, ale nie tylko w Polsce, tylko na świecie. Także ta sztuczna inteligencja, to co pani prezes powiedziała, ona jest dostępna coraz bardziej. My ją wykorzystujemy w coraz bardziej profesjonalny i ona odgrywa u nas bardzo dużą rolę. Ja, to jest takie właśnie, że nie tylko taki biznes, to nie tylko co biznes, my tak. postrzegamy jako takie twardy, tak, tylko właśnie idzie w różnych kierunkach ta innowacyjność i ten rozwój. Pani prezes, jak pani zdaniem, jakie są główne czynniki sukcesu firmy? Co decyduje o tym, że firma może obecnie odnieść sukces? Bardzo trudne pytanie, od razu mówię. Myślę, że pierwsza rzecz, wizja menadżerów, dwa, szczęście, trzy, odpowiednie warunki geograficzno-polityczne, no niestety, i ogromna elastyczność w dostosowaniu do szybko zmieniających się tych warunków rynkowych. No a tym istotnym, niezwykle istotnym elementem jest zdecydowanie dostęp do kapitału i finansowanie. To znaczy bez tego po prostu nie jest to możliwe i można przeróżne rzeczy robić i wymyślać, ale nieustająco mam przykład tego, bo no nie wiem, otrzymuję ze 20 telefonów tygodniowo od przeróżnych znajomych z całego przebiegu mojej kariery zawodowej. Słuchaj, bo potrzebujemy finansowania. Ja mówię, fantastycznie. I w związku z tym co? I to jest tak, że... Znajdź nam. Tak. I po prostu tak. Tak, ale problemem z polskimi menadżerami też niestety, to trzeba zauważyć, to jest to, że ci menadżerowie nie rozumieją, że tak, za takie poszukiwanie komukolwiek trzeba zapłacić. Duża firma doradcza, no po prostu bierze za to odpowiednie wynagrodzenie, mniejsza zresztą też.
niezależnie od tego, trzeba mieć od warunki, że trzeba, żeby dostać finansowanie, trzeba mieć już dużo finansowania, czyli mówiąc, żeby dostać kapitał, trzeba mieć kapitał. I to jest tak, że ten kapitał jest absolutnie, czy to finansowanie jest decydujące, dłużne, więc no tutaj jest ten splot. Kiedyś można powiedzieć, może ja jestem z tej, jeszcze z tych początków biznesu, kiedy zaczynaliśmy, było łatwiej trochę. Też nie było łatwo, ale było trochę łatwiej. Teraz trzeba się naprawdę dostosować i trzeba mieć pewną dozę również bezczelności, żeby osiągnąć sukces w biznesie. To na pewno, to bardzo pomaga. Ale nie jest też decydujące, no bo potem zaczyna to niektórych bardzo denerwować. I też, ale ta doza pewności siebie i bezczelności na pewno też pomaga. Więc usadowienie się, czy też spozycjonowanie się, to ładniejsze słowo, w odpowiednich branżach, spojrzenie na rynek światowy, przeanalizowanie konkurencji, no i takie zwykłe czynniki po prostu, które wszyscy znamy, czyli biznesplan, przygotowanie odpowiednich dokumentów, przygotowanie wszystkiego, co niezbędne do tak zwanego dalszego ciągu i menadżerów, którzy zrobią też ogromną część roboty za i analiz za tego głównego szefa, który nie może być alfą i omegą. Tyle. Panie dyrektorze, główne czynniki sukcesu. Ja wejdę troszeczkę poziom wyżej od pani prezes i tutaj przyznam rację, że jakby fundusze i finansowanie jest najważniejsze, ale to, co powiedziała właśnie pani prezes, kiedyś było łatwiej, teraz też nie jest łatwo, jest ciężko, ale powiem, nie tylko pieniądze, najważniejszym czynnikiem jednak są ludzie i to, co pani prezes zaznaczyła, że finansowanie jest ważne, są telefony do pani prezes, ale ten biznes się robi nie tylko w Polsce, ale na świecie dzięki kontaktom. I za kontaktami idą pieniądze, bo pieniądze idą za ludźmi, bo oczywiście regulamin można zrobić do każdego projektu, wnioski można opracować i mogą to zrobić specjaliści, ale jednak wszędzie, przy każdym projekcie potrzebny jest lider. Tutaj bez tego lidera i bez tych kontaktów, które możemy zdobyć albo posiadamy, zdobywamy w czasie pracy zawodowej, jak nasza ścieżka kariery się rozwija, to te kontakty później sprzyjają dalszemu rozwojowi sukcesu. To jest jeden z czynników, czyli człowiek, menadżer albo kilku menadżerów, ja nawet, że jest kilka, na to kilka takich koni pociągowych w organizacji, który ciągnie tą organizację. Jest kilka osób dosłownie, którzy potrafią pociągnąć za sobą i zapalić jak zapałka wszystkich wokół siebie do danego projektu, czyli czynnik ludzki jest ważny. Tutaj, jak pani zaznaczyła, prezes, to finansowanie jest istotne, no i uwarunkowania takie nie tylko geopolityczne, tylko wynikające z nich prawne, tak, bardzo szybko zmieniające się prawo i to nie prawo, które próbuje dostosować się do aktualnej gospodarki, bo to prawo zawsze w Polsce jest przygotowywane jako prawo naprawcze, a rząd nie wychodzi z inicjatywą i nie proponuje rozwiązań dla gospodarki, dla biznesu wcześniej pod projekty, tylko to jest tak zawsze, że pojawia się problem, pojawia się rozporządzenie albo nowa ustawa, a tutaj przedsiębiorcy oczekują jednak większej stabilizacji na rynku. Dziękuję. I panie Wojtku, co z tym sukcesem? Tak, ja prowadziłem sobie takie rozmowy kiedyś z przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, które założyły przedsiębiorstwa i rozwinęły je z sukcesem do dużych firm. I w takich rozmowach już trochę
półprywatnych, czyli odcinając taki element trochę sprzedażowy. Pytałem się, i to było kilka takich rozmów, takich trochę mini wywiadów, co im pozwoliło osiągnąć sukces zbudowania dużej firmy. I moje pytanie właściwie było, czy to jest szczęście, czy to jest praca i w jakich proporcjach. I tam przeważa praca, tak? To jest 70% tego sukcesu, to jest ciężka praca, regularna praca z pewną wizją, strategią, możliwością adaptacji do zmieniających się warunków. To szczęście jest potrzebne, ta przebojowość. Nie da się pewnie dużej, bardzo dużej firmy zrobić bez tych czynników, natomiast ważniejsza jest ta praca. Strategia to też trochę może jest takie myślenie z punktu widzenia instytucji finansowych. My przede wszystkim oceniamy te strategie, biznesplany, tą wizję, zasoby, które są na projekt przeznaczane. Tak, zasoby to są finansowe, ale też ludzie, tak, czyli te kadry. Te projekty inwestycyjne, one chyba zawsze trwają dłużej i kosztują więcej niż na początku sobie zakładamy w biznesplanach. Nie da się zrobić projektu całkowicie na odległość, pomimo tego, że technologia tak się rozwinęła. To muszą być menadżerowie, to musi być zespół, który nad takim projektem pracuje. I współpraca. Współpraca nie tylko w ramach organizacji, tylko szerzej, tak? Traktować otoczenie, ja tak przynajmniej to postrzegam i wydaje mi się, że przedsiębiorcy też, że to otoczenie to nie jest konkurencja, to jest otoczenie, w którym możemy współpracować. Nawet przedsiębiorstwa w naszej branży, tak? To nigdy nie jest tak, że nasz konkurent to jest jeden do jednego. To zawsze są te elementy kooperacji, coś, co my możemy robić taniej bądź lepiej i między sobą to sprzedawać, tak? Więc to się dzieje. Mhm, dziękuję. Sukces, rozwój, co to determinuje? No, determinuje przede wszystkim, tak jak Państwo powiedzieli, szczęście. Dwa to ludzie, w tym szczęście do ludzi. Trzy, ciężka praca. I to, co ja również uważam i zgadzam się z panią prezes, to jest ta bezczelność, przeze mnie nazywana tupetem, a przez pana Wojciecha przebojowością. Niemniej bez tego te wszystkie powyższe trzy czynniki też nie dałyby rady. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję moim gościom. Dziękuję. I do zobaczenia przy następnych rozmowach o biznesie.